Motorik Park, ścieżka przeszkód zręcznościowych dla młodzieży i dorosłych w parku imienia Powstańców Śląskich. Mini tężnia solankowa w Biskupicach, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych w Grzybowicach oraz modernizacja placów zabaw w parku rekreacyjno-sportowym imienia Jana Pawła II. Takie między innymi projekty zostały wskazane do realizacji przez mieszkańców podczas głosowania w ramach 11. edycji budżetu obywatelskiego. Pozytywnie rozpatrzono także projekt siłowni zewnętrznej dla dzieci i młodzieży w dzielnicy Gujdo. W Maciejowie mieszkańcy zagłosowali na międzypokoleniowe miejsce spotkań, bibliotekę szkolną, a na osiedlu Młodego Górnika na Gwarecką Strefę Zdrowia. Projekty zgłoszone w tym roku były ciekawe, różnorodne, obejmujące różne sfery aktywności. Swój głos na wybrane projekty mieszkańcy mogli oddać w ramach tegorocznej edycji do 26 września. Każda osoba mogła wskazać po jednym projekcie ogólnomiejskim i jednym dzielnicowym. Łącznie zabrzanie oddali 37 771 głosów. Co ważne, w tym roku zagłosowało więcej mieszkańców niż w roku ubiegłym. Teraz czas na ewaluację, której jednym z etapów są pytania skierowane do mieszkańców. Mają one na celu m.in. uzyskanie informacji, w którą stronę powinien dalej rozwijać się budżet obywatelski. Dlatego począwszy od 5 do 29 listopada udostępniona zostanie anonimowa ankieta zawierająca około 10 pytań. Mieszkańcy, którzy zechcą wziąć udział w wypełnieniu ankiety, mogą to zrobić na kilka sposobów. Ankieta dostępna jest poprzez aplikację Zabrze w sercu Śląska. Link do ankiety udostępniono również na stronie miastozabrze.pl. Ankietę ewaluacyjną będzie można również wypełnić w tradycyjnej formule w punkcie obsługi klientów w budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Powstańców Śląskich 5.